Boże, witam serdecznie w pierwszym dniu naszego spotkania ze Słowem dzisiaj, Środa Popielcowa. Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce, kaplica naszego hospicjum. Ktoś może powiedzieć, dlaczego nie kadr na ołtarz? Bo to miejsce jest miejscem, gdzie ołtarz jest wszędzie. Stąd kadr na nasze pokoje, bo tam też jest Chrystus, naszych chorych. Ta kaplica nam tylko o tym przypomina i Jego obecność tutaj przypomina nam o tej obecności Chrystusa w chorych, w naszych podopiecznych. Ten dzisiejszy dzień rozpoczyna Wielki Post. Bardzo często Wielki Post kojarzy się z czasem pasyjnym, z czasem rozważania męki Chrystusa. Te nabożeństwa, które mamy, Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, nam o tym przypominają. Ale Wielki Post ma nas doprowadzić do bardzo wyjątkowego, jedynego święta, które jest sercem całego chrześcijańskiego świętowania i całej chrześcijańskiej nadziei. Wielki Post nas prowadzi do nocy paschalnej, do nocy przejścia ze śmierci do życia, z niewoli do wolności. Wielki Post to jest czas katechumenów, to jest czas, który nam pozwala odkryć też na nowo łaskę naszego chrztu, tego, co się stało, co się z nami stało, kim tak naprawdę jesteśmy. Myślę, że w tym duchu też warto przeżywać Wielki Post. W przygotowaniu na Paschę, w przygotowaniu do spotkania z Chrystusem, który wyprowadza ze śmierci do życia. Dzisiaj przez obrzęd posypania głów popiołem możemy sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy słabi, jesteśmy prochem, jesteśmy śmiertelni. Ale kiedy sięgamy do Księgi Rodzaju, to ten zwrot afar adama, proch ziemi, nie jest prochem, który do niczego się nie nadaje, bo jest prochem ziemi urodzajnej. Jeśli ten proch będzie miał wodę, to stanie się glebą żyzną. I to jest istota człowieka, że człowiek naprawdę może być glebą żyzną. Każdy z nas może być taką urodzajną glebą. Każdy z nas może rzeczywiście owocować. To jest też czas Wielkiego Postu, żeby to zrozumieć, żeby odkryć, że mogę owocować, że nie jestem bezsilny, że nie jestem bezradny. Nie? Otóż kiedy czytamy dzisiaj Księgę Joela, ten fragment i to czytanie pierwsze, ono się kończy niezwykłym zdaniem, że Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Papież Franciszek mówi dzisiaj, że trzeba odkryć radość bycia miłowanym. Od tego się zaczyna. Żeby odkryć w czasie Wielkiego Postu tą darmową miłość Boga do mnie, że jestem miłowany, że jestem miłowany za darmo. Że pomimo tego, że jestem prochem, to On ma tę miłość, która sprawia, że mogę stać się ziemią żyzną. Że nie jestem tym prochem, który zostanie rozdmuchany i zniknie. Ale że ta miłość Boga naprawdę może uczynić mnie pełnym, może uczynić mnie radosnym. Dzisiaj Jezus w Ewangelii daje nam trzy konkretne wskazania, jak przeżywać ten Wielki Post. Trzy konkretne wskazania, które pomagają nam, o dziwo, doświadczyć tego, że właśnie jestem kochany. Odkryć radość bycia miłowanym. Pierwszym wskazaniem jest jałmużna, drugim modlitwa i trzecim post. Nie przez przypadek one są w tej kolejności. W czym pomaga jałmużna? Najpierw w tym, żeby zobaczyć, że nie jestem sam. Żeby odkryć radość bycia miłowanym, a miłość się zawsze daje, kiedy w jałmużnie mogę zobaczyć drugiego człowieka. Jałmużna mnie otwiera na drugiego człowieka i na jego potrzeby. To nie jest coś, co ma się zdarzać akcydentalnie w moim życiu. Nie? Jałmużna tak naprawdę jest częścią życia chrześcijanina, całego chrześcijańskiego życia. Jest drugi człowiek, przez którego przychodzi do mnie Pan Bóg, którego spotykam właśnie po to, żebym zobaczył, że Bóg jest blisko. Myślę sobie, że jałmużna jest też bardzo ważna, by dostrzec obdarowanie. Jakbyśmy zobaczyli dalej to pierwsze czytanie i dalej przeczytali ten fragment drugiego rozdziału Księgi Joela, to tam Pan Bóg mówi o obdarowaniu.
zaraz po tym, kiedy mówi, że zapłonął tą gorącą miłością, zazdrosną miłością ku tej ziemi i swojemu ludowi, mówi o obdarowaniu, że go obdarzy tym, co potrzeba. I kiedy daje jałmużnę w każdym wymiarze, w wymiarze swojego czasu, swojego talentu, w wymiarze materialnym, to wtedy mogę zobaczyć, że mam, że jestem obdarowany, że jestem obdarowany bardzo hojnie przez Pana Boga, że właśnie ten proch, którym jestem, jest obdarowany, że tak na dobrą sprawę jestem rzeczywiście słaby, jestem kruchy i tak hojnie obdarowany przez Pana Boga. Druga rzecz to jest modlitwa. Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post mówi o żywej wodzie nadziei. Bo modlitwa to jest taka prośba o deszcz. Modlitwa to jest wejście właśnie w tą przestrzeń, gdzie ziemia staje się żyzna. Że tą żywą wodą jest Duch Święty. Ta woda nie pochodzi ode mnie, ale to, co daje życie, jest od Boga. I modlitwa o tym bardzo mocno przypomina. Nie chodzi tylko o modlitwę prośby, nie chodzi tutaj o czas. Chodzi tutaj o otwarcie się na Pana Boga, otwarcie się na Jego łaskę. Kiedy się modlimy, to modli się w nas Duch Święty. Kiedy się modlimy, to ten, który jest żywą wodą, ma szansę nawadniać mnie i sprawić, że ten proch ziemi będzie się stawał żyzny. No i wreszcie post. To jest bardzo ciekawe, bo bardzo często w poście dzisiaj w środę popielcową, kiedy mamy ten post ścisły, wielu ludzi podejmuje jakiś poważniejszy post, dzień o chlebie i wodzie, albo w ogóle nie spożywa pokarmów. Tam się wydaje, że chodzi o ducha człowieka i żeby odkryć, że człowiek ma ducha. Tymczasem post jest przede wszystkim po to, żeby odkryć, że człowiek ma też ciało. Żeby sobie przypomnieć, że to ciało jest słabe, ale jest, że jest częścią nas. Żyjemy dzisiaj w takim bardzo wielkim podziale na to, co cielesne i to, co duchowe. Bardzo często wielu wierzących myśli sobie o tej przestrzeni duchowej, zapominając, że ciało jest częścią istoty człowieka. Że należy do istoty człowieka i post nam o tym przypomina bardzo konkretnie, bo kiedy nie jemy, to ciało się upomina o posiłek. Nie? Ale oczywiście jestem przypomnieniem, że nie jesteśmy tylko ciałem, że jest coś więcej. Że człowiek jest zaproszony do pewnej relacji z Bogiem również w tym wymiarze ducha, że kiedy poszczę, to mam w sobie to pragnienie. Mam w sobie to pragnienie i to pragnienie może mi przypomnieć te słowa, które mówi Jezus, że nie samym chlebem żyje człowiek. Hospicjum to jest takie miejsce, gdzie te trzy rzeczy, post, modlitwa i jałmużna, w jakiś sposób się przenikają bardzo mocno. Najpierw jałmużna. O dziwo, ta jałmużna to jest wymiana dóbr pomiędzy podopiecznymi, pracownikami, wolontariuszami. Z zewnątrz, kiedy się myśli o hospicjum, pewnie często się myśli, są ludzie, którzy pomagają chorym. Tutaj, kiedy się doświadcza życia, kiedy się doświadcza bycia w hospicjum, można odkryć, że to nie jest tak, że są pomagający i przyjmujący pomoc. Tutaj możemy doświadczyć tego, że się wielu rzeczy uczymy od chorych, wiele dobra doświadczamy od naszych podopiecznych, że słaby człowiek jest zdolny do miłości tak samo jak człowiek mocny i silny, a może nawet bardziej. Że kondycja fizyczna człowieka nie przekreśla tego, by był dobry, by czynił dobro, by był ziemią żyzną. Mimo, że jeszcze mocniej uwidacznia się to, że jesteśmy prochem. Może warto o tym pomyśleć wtedy, kiedy my doświadczamy jakiejś słabości. Że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy bezwartościowi. Nigdy nie jesteśmy tymi, którzy są w jakiś sposób niepotrzebni, odrzuceni, którzy nie są zdolni
być dla drugiego i którzy nie są potrzebni. To jest ważne, żeby pamiętać, że moje życie jest komuś potrzebne. Jest zawsze komuś potrzebne. Jesteśmy dla siebie nawzajem potrzebni. To jest ten wymiar jałmużny, to jest ten wymiar życia w hospicjum. Ten wymiar modlitwy tutaj to też jest takie doświadczenie tego, że czasem wobec ludzkiej bezradności przychodzi Pan Bóg ze swoją mocą. Każdy z nas może tego tutaj doświadczyć i myślę, że wielu z naszych pracowników tego tutaj doświadczyło. I wreszcie ten post, nie? Właśnie ta słabość ciała, ale to, że to ciało jest istotne. Hospicjum jest tym miejscem, gdzie troszczymy się o człowieka, o te jego potrzeby również cielesne, że wtedy, kiedy się wydaje, że choroba i tak zmierza ku śmierci, że jest stan terminalny choroby, to właściwie po co? Tymczasem każdy moment życia człowieka jest ważny, bo jest tą drogą, która prowadzi do Paschy. O hospicjum jest tym momentem, który, można by powiedzieć, w sposób szczególny jest wejściem do ziemi obiecanej. Będziemy w te środy rozważać i spotykać się ze Słowem z Księgi Wyjścia. Kościół czyta Księgę Wyjścia przez cały Wielki Post w liturgii godzin, w godzinie czyta. Bo ta Księga Wyjścia jest tym Słowem o wyprowadzeniu Izraela, o przejściu przez morze i wejściu do ziemi obiecanej. Ale to Słowo jest Słowem dla nas, bo to jest to Słowo na nasze życie i Słowo na Wielki Post. My teraz też idziemy do Paschy, zmierzamy do przejścia ze śmierci do życia. Żebyśmy my się mogli zanurzyć w tym przejściu ze śmierci do życia, żebyśmy mogli doświadczyć tego przejścia ze śmierci do życia, nie jako obietnicę na przyszłość. Nie? No te obietnice dają inne religie też. Co takiego jest wyjątkowego w chrześcijaństwie? Nie? Inne religie też dają obietnicę, że w przyszłości będzie jakaś nagroda. Nie? Ten Wielki Post jest czasem, żeby doświadczyć, że to przejście ze śmierci do życia dokonuje się już tutaj, już dzisiaj, dla Ciebie i dla mnie. Że możemy tego doświadczać, że to nie jest teoria, że to nie jest zapowiedź tylko, że to nie jest jakaś obietnica bez pokrycia, tylko że możemy doświadczyć przejścia ze śmierci do życia. Dobrego czasu Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że ten czas pozwoli nam odkryć radość bycia miłowanymi. Radość tej prawdziwej miłości, miłości za darmo, którą ma Pan Bóg dla nas, tej miłości, która wiedzie ze śmierci do życia. Mam nadzieję, że te spotkania będą nam w tym pomagać, że ta nasza modlitwa, którą będziemy mieli tutaj wspólnie, też będzie nam w tym pomagać. Zapraszam w piątki. Wszystkie piątki Wielkiego Postu, począwszy już od tego najbliższego na 15:00. Na drogę krzyżową transmitowaną na żywo tutaj z naszej hospicyjnej kaplicy. I zapraszam w niedzielę. W niedzielę będziemy ten film publikowali rano, około godziny 9:00. Zapraszam na to, żeby pozwolić sobie temu Słowu dotykać naszego życia. Na to rozważanie ze Słowem w niedzielę, a potem za tydzień w środę. Cieszę się, że jesteście. Życzę Wam wszystkim dobrego czasu Wielkiego Postu. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, polubcie te filmy i udostępniajcie za pomocą swoich mediów społecznościowych. Niech Pan Bóg da nam naprawdę owocny czas, czas Wielkiego Postu, czas wyjątkowy, czas święty. Szczęść Boże.